Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, największa Boża obietnica. Przeczytaj Ageusza 1, 12-14. Zwróć uwagę na poczucie jedności celu. Dlaczego było tak ważne dla nich, aby wykonali to, do czego zostali powołani. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela i arcykapłan Jozue, syn Jehosadaka oraz cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę dokoła domu Pana zastępów swojego Boga. Tym razem przywódcy i lud natychmiast usłuchali prorockiego przesłania. Poczynili przygotowania i zebrali materiały i podjęli pracę przy świątyni już po 3 tygodniach. W ciągu kolejnego tygodnia wznieśli ołtarz i przywrócili odprawianie nabożeństw świątynnych. W ciągu niespełna 5 lat budowa świątyni dobiegła końca. Choć Królestwa Bożego nie można utożsamiać z materialną budową, Księga Ageusza przypomina, że realizując duchowe cele, Pan czasami posługuje się materialnymi rzeczami, takimi jak budynki. Jeśli miarą skuteczności proroka jest reakcja współczesnych mu ludzi na jego przesłanie, to Ageusz należy do tych najskuteczniejszych. Jego kazanie porwały ludzi do działania. Gdy prorok zapewnił swoich rodaków, że wszechmocny będzie im pomagał, w niespełna miesiąc zabrał się do odbudowy świątyni. W Księdze Ageusza, 1 rozdział 12-14, czytamy odpowiedź przywódców i ludu na przesłanie proroka. Wszyscy okazali posłuszeństwo Bogu, gdyż zrozumieli, że to On posłał do nich Ageusza. Słysząc Jego słowo, lud bał się oblicza Pana. Judejczycy okazali to, oddając cześć Bogu oraz wypełniając Jego wolę. A zatem Ageusz mógł im ogłosić nowe słowo Pana. Ja jestem z wami. Gdy tylko postanowili być posłuszni Bogu, przesłanie zostało zastąpione słowami zachęty. Zapewnienie o Bożej obecności niosło z sobą obietnicę wszelkich błogosławieństw. Wyrażenie ja jestem z wami kojarzy się z obietnicami przymierza pańskiego w czasach patriarchów i Mojżesza. Oczywiście największym objawieniem obecności Boga z nami jest Jezus. Zastanów się nad tym, że Chrystus, Twórca i Sprawca istnienia całego wszechświata żył między nami jako człowiek. Jak świadczy to o naszym znaczeniu we wszechświecie, który jest tak wielki i wobec jego ogromu siebie słusznie możemy postrzegać jako pyłek bez znaczenia. Przedstaw swoje przemyślenia podczas lekcji w klasie. Dziękuję.